Chcę wam powiedzieć świadectwo i to będzie kontynuacja tego, co powiedziała Agata. Parę dni temu zatrzymaliśmy się z Michałem tam, gdzie nocujemy w Gdyni. Na recepcji siedziała kobieta. W ogóle bardzo późno mnie wpuściła do pokoju, ciągle coś swoją umową przeklinała. Cały ten pokój, wszystko się tam psuło i tak dalej. W końcu, gdy weszliśmy, powiedziała do nas coś takiego, mówi: gdy przyszliście, przestał padać deszcz. Wy chyba się urodziliście pod szczęśliwą gwiazdą. Ja do niej powiedziałam: to nie jest żadna szczęśliwa gwiazda, zaraz ci opowiem, o co chodzi. Zaniosłam na górę rzeczy, gdy zeszłam już mąż i głosił Ewangelię. Dołączyłam się do niego, zaczęliśmy jej głosić Ewangelię. I ona przyjęła od nas słowo, ale przyjęła nie dlatego, że po prostu jej wygłosiliśmy Ewangelię, tylko dlatego, że ja stojąc przed nią, stałam i rozmyślałam o niej. Nie czułam się lepsza od niej. Nie mówiłam z pozycji tego, że ja znam Jezusa, to jestem lepsza. Uniżyłam się przed tą kobietą. Uniżyłam całą siebie. Usłużyłam jej. Nie czułam się lepsza. Stałam i wiedziałam jedną rzecz. Ja jestem żywa, bo mój duch jest żywy, a ona jest umarła i potrzebuje tego, co mam ja. Ale ja jej mogę usłużyć. Nie poczułam się od niej lepsza. Jeżeli będziemy do kogoś głosić Ewangelię, czując się od niego lepszymi, ci ludzie od razu to wyczują i nie przyjmą od nas Ewangelii. Czułam, że jestem żywa i ona potrzebuje tego życia. Ona patrzyła na mnie i mówiła: ale jak ja mam to zrobić? Mówi: wiem, że potrzebuję, jak mam to zrobić? Ja do niej powiedziałam: zrób tak, jak zrobiłam to ja. Powiedz do tego Jezusa, że go potrzebujesz, bo ja do niego powiedziałam: potrzebuję ciebie, pociągnij mnie do siebie. I ona do mnie powiedziała: zamknę dzisiaj te drzwi o 20:00 od recepcji i zawołam do tego Jezusa, tak jak zawołałaś ty. Zrobię dokładnie tak, jak zrobiłaś ty. Powiem, że potrzebuję i żeby pociągnął mnie do siebie. I to jest bardzo ważna rzecz, Boża zasada. Paweł też tak głosił Ewangelię, gdy stanął przed Radą Najwyższą, gdy stanął w Jerozolimie, to powiedział: jestem jednym z was, choć on był żywy, a oni byli umarli. Zidentyfikował się z nimi, uniżył siebie. Przez to ludziom jest łatwiej przyjąć od nas poselstwo. Nie jesteśmy dla nich jacyś oderwani. Mogą się z nami utożsamić. Mogą zawołać tak, jak my zawołaliśmy do naszego Boga. Dla mnie to było bardzo ważne. To gdy wtedy spojrzałam na to, na tą kobietę i ona powiedziała: zrobię to tak, jak zrobiłaś ty. Z dużą liczbą ludzi spotykamy się teraz. Są wakacje, idziemy w nowe miejsca. Idziemy do nowych ludzi. Mamy bardzo dużo nowych możliwości. Możemy do nich powiedzieć: zrób tak jak ja. Jeżeli nie wiesz jak, bo przedstawiamy im Boga, oni mówią: nie rozumiem. Jak to zrobić? Czasami mówią: nie wiem. Ja jej powiedziałam: zrób tak jak ja, a spotkasz Jezusa. Zawołaj tak jak ja, a spotkasz Go na pewno. Ta kobieta podniosła swój głos. Jestem przekonana o tym, że narodziła się z Bożego Ducha. Będziemy na pewno mieli z nią kontakt niedługo. To jest bardzo ważne, żebyśmy potrafili się uniżyć i pozwolić tym ludziom, żeby utożsamili się z nami, do których głosimy Ewangelię. To jest Boża zasada. Amen.